W dalszym ciągu analiza ruchu po okręgu. Otóż wyobraźmy sobie, że po linii prostej porusza się pojazd w postaci kapsuły kulistej. Nie ma okien. Na podłodze, na środku kapsuły leży kula. Kulę przytrzymywano, pojazd rozpędzono i od pewnego momentu kapsuła porusza się ze stałą prędkością. Tak samo porusza się kula. W pewnym momencie kapsuła zaczyna skręcać, ale z tego powodu nie jest przyłożona żadna siła do kuli. W związku z tym kula porusza dalej się po linii prostej, zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki. I w pewnym momencie ściana kapsuły dociera do kuli. Kula cały czas, patrzymy na te trzy położenia, porusza się po linii prostej. Co się dzieje od tego momentu? Od tego momentu kula jest zmuszona do ruchu po okręgu. Jakie siły tu występują? Kula naciska na ścianę kapsuły siłą N. Ta reaguje zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, przykładając reakcję, która to reakcja jest siłą dośrodkową. Zatem N równa się R i równa się FD. Te dwie siły, N i R, są sobie równe. I wzór, który już został przeze mnie przedstawiony. Tu nie ma problemów wielkich. Problemy zaczną się tu, kiedy analizy zachowania się kuli wewnątrz kapsuły dokonamy względem układu nieinercjalnego. Podkreślmy, że obserwator nieinercjalny, który znajdzie się w tej kapsule, ma doświadczenie i wie, co to są siły bezwładności w ruchu po linii prostej, że są one wynikiem ruchu przyspieszonego albo opóźnionego układu odniesienia, w którym znajduje się ciało. Tutaj wyobraźmy sobie teraz wewnątrz kapsuły obserwatora, który tam dużo wcześniej wszedł, myśmy tutaj wykonywali dużo czynności, on przysnął. W czasie, gdy on przysnął, myśmy rozpędzili kapsułę i on się obudził i zauważył ciekawą rzecz, że swobodnie porusza się w tej kapsule, ale w pewnym momencie sam czuje działanie sił bezwładności i zauważa, że kula zaczyna przemieszczać się do ściany kapsuły z przyspieszeniem. On to przyspieszenie może znaleźć, bo zmierzy drogę przebytą przez kulę, zmierzy czas i znajdzie przyspieszenie. Powie, jaka siła M razy to przyspieszenie działa. Ale gdy spytamy, co przykłada siłę, która powoduje ruch przyspieszony kuli do ściany, powie, ja nie wiem. Powie, dalej rozumując, że działa tutaj siła bezwładności, czyli mój układ odniesienia albo przyspiesza, albo opóźnia. Ale czy przyspiesza, czy opóźnia, to ten obserwator tego nie powie, bo on nie ma możliwości wyjrzenia na zewnątrz. No to kula dociera. W tych dwóch przypadkach mamy sytuację taką, że ruch kuli ze środka kapsuły do ścianki tejże kapsuły był ruchem przyspieszony pod wpływem siły bezwładności. Wprowadzenie tej siły bezwładności zdejmuje odium pewne z rozważaniem, mianowicie, że ruch nie odbywa się bez przyczyny. Przecież wiemy, druga zasada dynamiki mówi, że przyczyną każdego ruchu zmiennego jest siła. I po wprowadzeniu pojęcia siły bezwładności ten obserwator jest zadowolony, bo można stosować drugą zasadę dynamiki, jeśli tylko przyjmiemy, że takie siły istnieją. I od momentu tego, gdy względem inercjalnego kapsuła porusza się po okręgu, obserwator nieinercjalny powie tak, no teraz widzę, kula naciska na ścianę siłą N, a ta przykłada siłę reakcji R. I znowu rozdźwięk. Nie ma więcej sił działających na kulę. Działa jedna R, a kula spoczywa. Sprzeczność z pierwszą zasadą dynamiki. Więc ratując również możliwość stosowania pierwszej zasady dynamiki, obserwator nieinercjalny mówi, tu następuje
występuje na pewno siła bezwładności, która ma taką samą wartość jak reakcja. Po wprowadzeniu tejże siły, pojęcia tej siły, mówi, że jej wartość jest równa wartości R, zwrot przeciwny, kierunek ten sam, ale nie powie, co jest przyczyną pojawienia się siły bezwładności. Dopiero gdy my mu pozwolimy wyjrzeć poza kapsułę, on mówi, aha, siła bezwładności działająca na kulę jest zwrócona od środka okręgu, po której kapsuła się poruszała. Czyli ruch po okręgu, siła od środka skierowana, czyli jest to siła bezwładności odśrodkowa. Zwróć uwagę na kolejność określeń. Siła bezwładności odśrodkowa. Najczęściej w podręcznikach, wśród uczniów, wśród nauczycieli funkcjonuje określenie siła odśrodkowa bezwładności. Nie. Nie ma siły odśrodkowej bezwładności. Jest siła odśrodkowa w inercjalnym układzie odniesienia, a w układzie nieinercjalnym jest siła bezwładności odśrodkowa. Zatem wolno nam teraz napisać N równa się NR równa się FB. Tyle powie obserwator nieinercjalny siedząc w kapsule, a gdy wyjrzy, to powie, że jest to siła bezwładności odśrodkowa. I ona jest taka jak siła dośrodkowa w układzie inercjalnym i jest przedstawiana również wzorem mv kwadrat dzielone przez r. Zapamiętaj sobie, dośrodkowa i odśrodkowa w układzie inercjalnym, bezwładności odśrodkowa w układzie nieinercjalnym.